Kiedy stawiam rozpoznanie choroby nowotworowej, staram się zawsze, żeby ta informacja, to rozpoznanie było tylko i wyłącznie pewnym elementem pomysłu, co robimy dalej. Myślę, że każdy, kto przychodzi do lekarza, oczekując rozpoznania, oczekując wyniku badania, spodziewa się jednej podstawowej rzeczy, a więc tego, że będzie to rozpoczęcie dalszego leczenia, postępowania, terapii, jakiekolwiek działania, ale takie, w których pacjent poczuje się, iż ktoś ma pomysł, ma jakąś wizję, ma koncepcję, co zrobić dalej, żeby rzeczywiście to leczenie było sensowne i skuteczne. Zawsze, i uważam, że chyba od tego zawsze należy zaczynać, staram się przekazać pacjentowi bez względu na wynik, bez względu na to, jak jest on zły, co robimy dalej i co dalej można zrobić. Myślę, że najgorszą sytuacją dla pacjenta jest przekazanie mu wyniku w sposób suchy, w sposób czysto medyczny, a na pytanie, co dalej, odpowiedzenie na przykład, no, tu już niewiele możemy zrobić, albo na przykład medycyna w tym przypadku niewiele może panu pomóc. Ja celowo mówię o tej gorszej sytuacji, ponieważ nie jest problemem powiedzieć pacjentowi, co dalej, gdy rozpoznanie jest na etapie wczesnym, gdy jest ono bardzo optymistyczne, gdy dalsze działania rokują z bardzo dużą prawdopodobieństwem, iż uda się wyleczyć nowotwór, gdyż wtedy ta rozmowa jest dużo łatwiejsza. Natomiast nawet wtedy, gdy rozpoznanie jest złe, gdy jest niekorzystne, nie widzę sytuacji, że odpowiadam pacjentowi, że dalej nie robimy nic, że nie można dalej pomóc. Albowiem nie ma medycznie w dzisiejszych czasach, przy dzisiejszych możliwościach medycyny, takiej opcji, iż pacjent nie może oczekiwać od nas pomocy. Możemy starać się robić wszystko, aby pacjent czuł się jak najdłużej, jak najlepiej. Możemy porozmawiać z nim na ten temat, że nawet jeśli operacja z różnych względów jest niemożliwa, czy leczenie radykalne, mamy wiele innych sposobów, by zrobić wszystko, aby pacjent czuł się dobrze, aby mógł funkcjonować i aby ten czas był jak najdłuższy. Kategorycznie unikam czegoś, co pojawia się jeszcze czasami w rozmowach z pacjentami, co słyszę od innych lekarzy, a więc pewnych cezur czasowych, określania pacjentom czy jego rodzinom przy złym rozpoznaniu, iż pozostały im na przykład 3 miesiące życia. Wydaje mi się, że nikt z nas nie jest upoważniony po pierwsze do tak jednoznacznie stawianych, tak arbitralnie stawianych medycznych sądów. Po drugie, nie chodzi chyba w rozmowie z pacjentem o to, by obarczyć go czy obdarzyć go tymi suchymi medycznymi faktami czy prognozami. Ja myślę, że pacjent musi wiedzieć, iż może liczyć na to, że zrobimy wszystko, aby jego dalsze funkcjonowanie było jak najlepsze, bez względu na to, czy usuniemy guza, usuniemy nowotwór, usuniemy raka w sposób radykalny, w sposób ostateczny, taki, iż właściwie pacjent będzie musiał zgłaszać się tylko na badania kontrolne, czy też, gdy włączymy się w proces pomocy pacjentowi w walce z bólem, w walce z dolegliwościami, przy organizowaniu żywienia, czy wszelkich innych procedur. A więc przekazanie pacjentowi diagnozy, przekazanie informacji, iż rozpoznano u niego, stwierdzono u niego nowotwór złośliwy, musi stanowić w sposób dla pacjenta oczywisty, jednoznaczny, określenie mu, co robimy dalej, przy czym to my jest tutaj bardzo ważne. To znaczy zarówno lekarz, jak i pacjent muszą wiedzieć, że jest to pewnego rodzaju niepisane porozumienie, w którym my jako lekarze decydujemy się pacjentowi pomóc, a pacjent może z jednej strony liczyć na nas, ufać nam, a z drugiej strony też zaangażować się w ten proces, też włączyć się aktywnie, albowiem tylko tak, wydaje mi się, ma sens walka z nowotworem, a więc gdy my lekarze wspomagamy aktywnie walczącego z nim pacjenta. W leczeniu choroby nowotworowej najważniejszy wbrew pozorom jest chyba optymizm. Optymizm, który musi występować u obydwu stron tego procesu leczenia, a więc zarówno u lekarza, jak i pacjenta. Przy czym nie może to być fałszywy, iluzoryczny optymizm polegający na poklepywaniu po ramieniu i mówieniu, że będzie dobrze i że jakoś sobie z tym poradzimy. To musi być rzeczywiście przekonanie, że z chorobą nowotworową, z rakiem możemy wygrać, że ta walka ma absolutnie głęboki sens. Pacjent, który jest świadom tego sensu, jest świadom, iż ta walka prowadzi do wyleczenia, do tego, by poczuł się lepiej, by poczuł się w sposób dużo bardziej zdrowszy niż przed rozpoczęciem leczenia, to pacjent, który z pewnością dużo lepiej współpracuje, dużo lepiej poddaje się leczeniu. Lekarz natomiast, myślę, dużo chętniej i dużo bardziej emocjonalnie włącza się w leczenie takiego pacjenta, gdy widzi tą interakcję, gdy widzi, iż pacjent wierzy, że idzie to wszystko w dobrym kierunku. Ten optymizm jest z jednej strony w pełni uzasadniony w tej chwili medycznie. To, co na polu medycznym dzieje się w onkologii, to rzeczywiście stały, w niektórych dziedzinach szybszy, w niektórych wolniejszy, ale jednoznaczny postęp w leczeniu chorób nowotworowych, w ich wczesnym wykrywaniu, w ich profilaktyce. I dlatego myślę, że pełna świadomość tego, iż choroba nowotworowa jest uleczalna, iż rak jest chorobą, którą możemy i musimy leczyć, stanowi również taki bardzo istotny element tej walki. Pacjent musi pozbyć się tego często bardzo fałszywego, wciąż pokutującego przeświadczenia, iż rak oznacza wyrok.
Do tej pory w rozmowie z pacjentami, z bardzo wieloma pacjentami, gdy rozmawiamy dłużej, gdy staram się im uzmysłowić, że rozpoznanie choroby nowotworowej nie stanowi czegoś tak dramatycznego, jak mogłoby się na początku wydawać, wielu z nich jest zdziwiony, iż prognostycznie, szacunkowo, takimi parametrami w medycynie, no jednak chłodnymi, liczbowymi się posługujemy. Istnieje wiele chorób, które uważane są za dużo bardziej, można powiedzieć, trywialne, mniej groźne dla zdrowia, gdzie wyniki ich leczenia są często dużo gorsze od wyników leczenia choroby nowotworowej. Jeżeli pacjent uwierzy, że nie oszukujemy go, że nie staramy się fałszywie stworzyć nim przeświadczenia, że będzie dobrze, tylko że naprawdę dobrze może być i że powinno być, nie do przecenienia jest ta siła psychiczna pacjenta. Z jednej strony daje mu ona olbrzymią siłę do przetrzymania tych ciężkich z pewnością zabiegów, procedur chirurgicznych, chemioterapii, radioterapii, to są wszystko rzeczy bardzo nieprzyjemne, wymagające dużo siły fizycznej i psychicznej, ale z drugiej strony to, co udowodniono w sposób jednoznacznie, poprawia to wyniki leczenia. Pacjent, który wierzy w jego skuteczność, to pacjent, który aktywuje wszystkie swoje siły odpornościowe i ukierunkowuje je na to, by ten nowotwór pokonać. On jest przekonany o tym, że musi się udać. I nie chodzi tutaj o to, żeby w liczbach oceniać, czy ta walka rzeczywiście się procentowo uda, czy nie uda, czy ten pacjent ma szanse mniejsze, czy większe, tylko o to, by to leczenie rozpocząć z jednym przeświadczeniem. Rozpoczynamy leczenie, trudne, długie, często bardzo dla pacjenta obciążające, ale po to, by z tej choroby go wyleczyć. Nie ma sytuacji, w której możemy powiedzieć na 100%, że tego pacjenta nic i nikt już nigdy nie uleczy. Zawsze należy dążyć do tego, by mieć poczucie, że zrobiło się naprawdę wszystko, co tylko było możliwe, aby w tej walce z rakiem pacjenta wspomóc. Raka można pokonać? Raka zawsze można pokonać. Rak jest rozpoznaniem, które myślę, jest często gorsze psychicznie niż fizycznie. Pytanie, co rozumiemy pod hasłem pokonać? Jeśli mówimy o wyleczeniu, o wyeliminowaniu choroby nowotworowej, na pewno w pewnym odsetku. Na pewno w pewnym procencie pacjentów jest to możliwe. Oczywiście dążymy do tego, aby było to w jak największym odsetku. I myślę, że to jest takie najbardziej typowe rozumienie pojęcia pokonania raka. Więc sytuacja, w której my wycinamy guza, w której my, mówię to jako chirurg, wykonujemy operację, po której mówimy pacjentowi, proszę pana, pokonaliśmy raka, usunęliśmy wszystko to, co było chore. W tej chwili wydaje się, że nic dalej nie powinno już ze strony tego nowotworu panu zagrażać. To jest to takie najbardziej oczywiste i najprostsze pokonanie raka, do którego oczywiście dążymy i które jest dla nas takim celem i z pewnością medycznie rodzajem takiego spełnienia czy chirurgicznie zrealizowania w 100% tego planu wyeliminowania raka. Natomiast myślę, że trzeba na to spojrzeć z drugiej strony. Rak bardzo często dla wielu pacjentów oznacza dużego rodzaju stres, stygmat psychiczny. To są pacjenci, którzy zmieniają swoje życie, zmieniają swoje podejście do życia, dlatego że usłyszeli rozpoznanie rak. Bardzo często my medycznie mamy świadomość, że ten rak naprawdę nie stanowi zagrożenia. Są nowotwory niektórych narządów, jak na przykład nowotwory tarczycy, które rozwijają się w sposób niezwykle powolny i ich zagrożenie, jeśli chodzi o zagrożenie dla życia pacjenta, jest naprawdę w perspektywie miesięcy czy lat nieduże. Natomiast pacjent, który obciążony stygmatem raka, zaczyna zachowywać się jak osoba, czy żyć jak osoba rzeczywiście śmiertelnie chora. A więc przestawia swoje życie, przestawia swoje wartości życiowe, swoje cele, dążenia. Uważa, że właściwie nie ma to już w ogóle sensu, ponieważ ma raka. I ten rak to choroba, która go pokona. To pacjent, w którym my musimy powalczyć o coś zupełnie innego. O to, żeby on uwierzył, że życie to nie jest łatka rak lub brak raka. I ja muszę powiedzieć, że czasem pomaga mi sytuacja, którą jako student akurat w Niemczech, będąc tam na długotrwałym stażu, widziałem rozmowę profesora chirurgii, który odwiedził pacjentów w takim ośrodku chirurgii paliatywnej, medycyny paliatywnej, gdy młody człowiek, 40-paroletni profesor, świetnie się zapowiadający, opowiadał pacjentom o tym, jak nawet ten zaawansowany rak, mimo iż rzeczywiście medycznie jest problemem olbrzymim, że no, prowadzi w sposób nieuchronny do śmierci, pozwala jednak cieszyć się życiem, pozwala na znalezienie tych tygodni czy miesięcy i w tej perspektywie rozmawiał z pacjentami. Po czym wracając do domu, ten pełen życia i pełen planów człowiek miał wypadek samochodowy, w którym zginął. I ja nie zapomnę jednego z tych pacjentów, który następnego dnia, z olbrzymim smutkiem oczywiście, ale kiwając głową stwierdził, jak to trudno jest jednoznacznie oceniać,
Czy rak w sposób aż tak istotny wpływa na to nasze życie, jeśli ten człowiek, który był pełen planów i pełen nadziei na przyszłość, zmarł parę godzin po rozmowie, w której paradoksalnie starał się dodać otuchy tym biedakom, którym zostało parę miesięcy życia. Więc nie patrzmy na to w ten sposób, że rak to coś, co życie w sposób bardzo konkretny, liczbowy skraca, co wpływa na to, że niektórzy z pacjentów, rzeczywiście trudno tu myśleć o jakimś radykalnym leczeniu, tylko patrzmy na to w ten sposób. Pokonanie raka oznacza sytuację, w której pacjent chce dalej żyć, chce dalej się realizować, chce dalej się spełniać, a to, czy to będzie trwało pół roku, czy rok, czy dwa lata, tak naprawdę nikt z nas nie jest w stanie określić, na ile jego plany na bliższą czy dłuższą przyszłość zostaną zrealizowane. A więc tak na to spójrzmy. Rak to choroba, żyjemy z tą chorobą, jak wielu innych ludzi z wieloma innymi chorobami i robimy wszystko, aby ją pokonać. My, lekarze, staramy się pomóc i tak to, myślę, powinno funkcjonować. Dołącz do akcji Policzmy się.